mam nadzieję, prowadzi nas dzisiejszego wieczoru. Bo 25 lat funkcjonowania samorządu, można powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju retrospekcja i przemyślenie tego, co było. Być może ten krótki koncert wprowadzi nas w nastrój, a za chwilę, Szanowni Państwo, usłyszymy Polonezę Adur w wykonaniu uczennicy Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia w Suwałkach pani Dominiki Szyszko. Akompaniament wykona pani Marta Maleśka. My chcieliśmy tutaj jako organizatorzy Państwu zaproponować, byście osoby, które dysponują zaproszeniem takowym, byście wykorzystali Państwo pośrodku, jest miejsce na znaczek, można go nabyć, uzyskując jednocześnie stempel dotyczący tej wystawy. Staje się to wówczas walorem filatelistycznym. Serdecznie namawiamy. Ci Państwo, którzy nie mają, nie macie, prosimy o skontaktowanie się w ramach stoiska filatelistycznego z panią Ewą i z pewnością przekażę. Okay? Lipca, kiedy będzie w Suwałkach promowana moneta 20-złotowa z wizerunkiem Wierusza Kowalskiego. No i po raz pierwszy firma Malo wykupiła sobie znaczki spersonalizowane po to, by swoją firmę promować poprzez filatelistykę. Te znaczki są prawnie legalne wprowadzone do obiegu, można go naklejać na kopertę, można go wysyłać, nakleić na kartę, tak jak tutaj widzimy na karcie pocztowej. Poczta kasuje i to jest uważane, że to jest znaczek. Jest tutaj u góry, jest po raz pierwszy znaczek, gdzie są pokazane właśnie Suwałki, jest pokazany ratusz i do tego jest koperta pierwszego dnia obiegu, no i folderek ozdobny, które są tam pokazywane, gdzie Poczta Polska w chwili wprowadzenia do obiegu, oczywiście nie wszystkie znaczki, ale część znaczków robi z folderem, robi z kopertą pierwszego dnia obiegu i z datownikiem, kiedy to jest znaczek wprowadzony do obiegu. Pragnę zauważyć, że na samym dole jest pieśń o fladze i święto, które od kilku lat ma praktyczne zastosowanie. Pan prezydent w tym roku rozdał kolejne flagi mieszkańcom naszego miasta. Wobec tego ten element został bez wątpienia zauważony. Polska prezydencja w Unii Europejskiej, 2011 rok. Bardzo istotny element, drodzy Państwo.
tą reformą administracyjną naszego kraju, ale dzisiaj mogę powiedzieć, że w bardzo szybkim tempie zrobiliśmy kilka ładnych takich działań, wydarzeń w naszym mieście, które pozwoliły na to, że miasto nabrało po kilku latach tej reformy właściwego tempa rozwoju, nie zważając na to, jak nam tutaj te władze państwowe, władze centralne podyktują podział administracyjny w zakresie jednostek samorządu. Radio w polskim internecie. To jest najlepsze radio w polskim internecie. Słuchaj nas 24 godziny na dobę.